Po posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu konferencja będzie poświęcona sytuacji branży eventowej w czasie pandemii COVID-19. Bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Jestem przewodniczącą Komisji Kultury. Nazywam się Barbara Zdrojewska. Właśnie zakończyliśmy posiedzenie naszej komisji. Pomimo tego, że część Polaków jest na wakacjach i odpoczywa, Senat cały czas pracuje i zajmuje się ważnymi sprawami. Taką bardzo istotną sprawą jest sytuacja branży eventowej. Temu poświęcone było dzisiaj nasze spotkanie. W spotkaniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele branży, jak i wiceministrowie Ministerstwa Kultury oraz Ministerstwa Rozwoju. Myślę, że możemy to spotkanie ocenić jako dobre. Bardzo ważną informację, którą dzisiaj uzyskaliśmy, jest to, że wpłynie w przyszłym tygodniu projekt do Senatu, który przedłuży na kolejne 4 miesiące sprawę rekompensaty ZUS-u, a także postojowego. Także to była informacja ze strony Ministerstwa Rozwoju, na którą czekaliśmy i którą uzyskaliśmy, ale ona oczywiście nie załatwia wszystkich problemów, o których rozmawialiśmy. Wolałabym, żeby o tych problemach powiedzieli już przedstawiciele branży. Dziękuję. Poproszę jeszcze panią senator Matecką też o 2 słowa. Szanowni Państwo, branża eventowa, branża kreatywna jest jednym z filarów rozwoju kultury. Jest to branża, która dzisiaj potrzebuje pilnej pomocy. Tarcze, które były nam przedstawiane przez rząd, okazały się pomocą absolutnie niewystarczającą dla tej branży. Mamy doskonałe przykłady dobrych rozwiązań służących pomocy rozwoju kultury i branży eventowej, które zastosowały rządy Wielkiej Brytanii czy Niemiec. I myślę, że warto, aby rząd polski dzisiaj przyjrzał się tym rozwiązaniom i skorzystał z otwartych już drzwi, drzwi pomocy dla branży eventowej. Poznaliśmy dzisiaj problemy tej branży i musimy się głęboko nad tym pochylić i przygotować taki pakiet wsparcia dla kultury polskiej. Bez branży eventowej nie będzie dalszego rozwoju kultury w Polsce. Zwrócono nam na to dzisiaj bardzo wyraźnie uwagę. Bardzo dziękuję pani senator. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że w naszym spotkaniu dzisiejszym uczestniczyła pani poseł Monika Wielichowska oraz pan poseł Grzegorz Napieralski, którzy od dłuższego czasu próbują zainteresować nasze władze problemem środowiska branży eventowej. Teraz chciałabym poprosić i oddać głos przedstawicielom branży. Dzień dobry, ja się nazywam Tomasz Grewiński, jestem prezesem Izby Gospodarczej Menadżerów Artystów Polskich. Przede wszystkim chciałbym w imieniu całej szerokiej pojętej branży podziękować za dzisiejsze spotkanie paniom i panom senatorom z Senackiej Komisji Kultury, pani minister Semeniuk oraz panu ministrowi Lewandowskiemu. To było pierwsze spotkanie, nakreśliliśmy dzisiaj problemy, jakie są w branży, problemy, które z powodu COVID-u dotknęły wszystkich. Nasza branża, proszę Państwa, stoi i pewnie nieprędko wróci. Sytuacja zdrowotna pokazuje, że nie możemy być pewni swojej przyszłości. Nie mówimy tu o jesieni, nie mówimy tu o zimie, mówimy nawet o wiośnie przyszłego roku. Mimo stopniowego odmrażania bardzo możliwe, że będą kolejne zamrażania na jesieni i nasza branża szybko do pracy nie wróci. Dzisiejsze spotkanie miało nakreślić nasze problemy. Cieszę się, że odbyło się w gronie i pana ministra z Ministerstwa Kultury i pani minister z Ministerstwa Rozwoju, ponieważ nasza branża jest troszeczkę pomiędzy i problemy całej branży muszą być rozwiązane wspólnie, jakby programowo dla całego sektora. Mamy nadzieję, że uda nam się w przyszłości takie rozwiązania wspólnie przygotować, ponieważ potrzebujemy pomocy finansowej ze strony państwa. Kultura to jest, nie ma narodu bez kultury, nie ma tożsamości bez kultury, a kultury nie da się przebranżowić. Dlatego musimy wszyscy pomyśleć o tym, żeby jakby wspólnym głosem, jakby wspólnymi finansami tą kulturę wzmocnić. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Piotr Zajkiewicz, Polska Izba Techniki Estradowej. Bardzo cieszę się z tego spotkania. Mam nadzieję, że wnioski, które padły, zostaną przyjęte przez ministerstwa i otrzymamy konkretną pomoc. Bez tej pomocy
nie tylko nie przeżyjemy, ale będą zwykłe ludzkie tragedie, firmy zlicytowane wraz z właścicielami. Wierzę po tym spotkaniu, że otrzymamy pomoc, dzięki której tak się nie stanie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Mikołaj Ziółkowski, Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych. Koledzy, ale też nasi gospodarze już właściwie opowiedzieli o tym, o czym było dzisiejsze spotkanie, za które dziękujemy. I ja tylko może dwa słowa dodam, że czas na drugą fazę. Pewne projekty pomocowe się właśnie kończą albo się zakończyły. I teraz potrzebne są działania sektorowe, działania dotyczące branż, które z oczywistych powodów, na przykład administracyjnych zakazów, dalej nie mogą funkcjonować, albo ich ograniczenia są tak duże, że ich praca, ich działanie to poziom 10-20%. To, co chcielibyśmy, żeby wybrzmiało i żeby było jasno powiedziane, że my się nigdzie nie wybieramy, nie zamierzamy ani nie powinniśmy się przebranżawiać. Kultura to jest to, bez czego Polska, nasz kraj, nie będzie i nie może funkcjonować. Kultura i rozrywka w tym szerszym aspekcie jest kołem zamachowym polskiej gospodarki od lat i siłą Polski jest to, że jest tak zrównoważona gospodarka. To znaczy, że wszystkie aspekty ze sobą kooperują. Przez to przechodzimy przez różne kryzysy, przez różne burze i napory, ponieważ we wszystkich tych dziedzinach funkcjonujemy dobrze. I nie może być tak, że teraz z powodu zakazów administracyjnych jeden obszar zostanie wycięty albo ograniczony i 30 lat pracy zostanie zmarnowane. To, co musimy zrobić, to zbudować program, który pozwoli przejść przez most i znaleźć się po drugiej stronie COVID-19 z kulturą i rozrywką na przynajmniej zbliżonym poziomie, tak jak robią to wielkie kraje europejskie i mniejsze kraje europejskie, bo tam komunikat jest jasny. Zrobimy wszystko i poświęcimy dużo i wszelkie wyrzeczenia są możliwe, ale kultura musi być taka, jaka była przed COVID-em. I o to apelujemy i to jest dobre dla nas wszystkich i to jest dobre dla kraju. Dziękuję. Szanowni Państwo, branża kreatywna jest w dramatycznej sytuacji. Od marca została zamrożona i do dnia dzisiejszego nie pracuje. I wszystko wskazuje na to, że być może rozpocznie pracę w przyszłym roku, czyli wiosną 2021 roku. Z posłem Grzegorzem Napieralskim wykorzystaliśmy w Sejmie wszystkie możliwości spotkań, rozmowy, debaty na temat właśnie dramatycznej ich sytuacji. Poprzez interpelacje, pytanie w sprawach bieżących, spotkanie u wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. No, wyczerpaliśmy te możliwości i chciałam tutaj w imieniu branży też podziękować serdecznie pani senator, pani przewodniczącej Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu Barbarze Zdrojewskiej i wszystkim senatorom i senatorkom, którzy wzięli dzisiaj udział w posiedzeniu komisji, za tą ważną rozmowę, ważną, potrzebną debatę, bo jak wiecie, szanowni państwo, w parlamencie niewiele mamy na to czasu, ponieważ miejscem debaty i sporu już dawno parlament przestał być. Dobrze, że jest jeszcze Senat. Dzisiaj też usłyszeliśmy od przedstawiciela rządu, że 7 sierpnia podczas następnego posiedzenia Sejmu będzie złożony i procedowany projekt, który pomoże branży eventowej, branży kreatywnej. No, jesteśmy gotowi do pracy, ponieważ potrzebne są pilne rozwiązania. Jeszcze chciałam powiedzieć, jakby było pytanie, w jaki sposób się dowiedzieliśmy o tym projekcie, to był po prostu telefon od pani minister Emilewicz w trakcie trwania komisji, bo myśmy się dopominali o jakieś konkretne konkluzje, ale oczywiście sam fakt tego, że o te 4 miesiące będzie przedłużona nie tylko dla branży inwentowej, ale dla także innych branż będzie przedłożony ZUS, a także będzie płacone postojowe, to myślę, że to jest bardzo ważna informacja. Informacja, jeśli chodzi o Senat, jest też taka, że prawdopodobnie będziemy się tym w sierpniu zajmowali, także zapowiadana przerwa być może będzie wymagała jeszcze jakichś posiedzeń Senatu. I jeszcze jedna rzecz, naprawdę pozytywna. Bardzo się cieszę z tego, że ta dzisiejsza debata zakończyła się jakimiś konkluzjami. Umówiliśmy się na następne spotkanie we wrześniu. Zarówno Ministerstwo Kultury, jak i Ministerstwo Rozwoju zadeklarowało stałe kontakty z branżą, co jest dla nas bardzo ważne. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.